Stuping! Proszę Państwa, jest 1 września, więc otwieramy zawody na najlepszego nauczyciela w Polsce. Oto Fame E-Szkoła! Ja jako minister edukacji po prostu ogłaszam konkurs za otwarty. A co na to pan wiceminister? Robimy ten konkurs, żeby podnieść świadomość naukową u młodzieży i żeby po prostu dać im jakiś dobry przykład. Jest to fantastyczna inicjatywa. Ruszamy zatem z pytaniami. Pierwsze pytanie, proszę nam powiedzieć, czym są kationy? O, to proste, to jon o ładunku dodatnim, w którym występuje nadmiar protonów w stosunku do elektronów, a w środowisku elektrycznie obojętnym takie indywiduum chemiczne... Ziomek, przecież to wiedza z Wikipedii, każdy głupi to wie. Opisz mi lepiej właściwości dimetylosulfotlenku. Ty, Skłodowska-Curie, nie wcinaj mi się jak mówi, a dimetylosulfotlenek służy do wlewów dożylnych, możesz sobie w te żyłę na szyi wlać. Wlać to ja mogę zaraz tobie i to ja zostanę najlepszym nauczycielem chemii w tym kraju, bo wiem, że czwartorzędowe kationy amoniowe są kationami organicznymi, a ty nie. Ciężko mi rozstrzygnąć, kto wygrał, ale chyba nikt, bo pytanie nie dotyczyło dimetylosulfotlenku. Właśnie, a ja zapraszam Państwa na krótką przerwę. Sponsorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Witam po krótkiej przerwie w kolejnym etapie, w którym weźmie udział aż 6 uczestników. Pytanie zatem do wszystkich. Filomaci czy filareci, opisz i uzasadnij wyższość jednej grupy nad drugą. Proste. Zatem odpowiedz proszę. No kurwa mordo, raczej, że filomaci. Byli podwaliną, na której filareci zbudowali swój marny kościół z porcelany. Staję w opozycji do kontrargumentatora, bo uważam, że gdyby nie filareci, to nie mielibyśmy takich pozycji chociażby jak dziady, no i nie pojawiłaby się dosyć znaczna postać jak zakapturzony guślarz. Właśnie, dziady rządzą! A ty, Kamil, zdradź nam, co uważasz? Zgadzam się i dodam, że nie byłoby też Franciszka Mirandoli. Pisarza i poety, który kultywował parnasizm. Dobra, gościu, ale gdzie Mirandola, a gdzie filomaci i filareci? Mylisz pojęcia i epoki literackie. Zacznijmy od tego, że filomaci rządzą, a w szczególności Tomasz Zan i Onufry Pietraszkiewicz. Pietraszkiewicz uprawia fellatio. Zsiepałe. Chyba kolega pomylił Pietraszkiewicza z Janem Wiernikowskim. Nikogo nie pomyliłem, ty abnegacjo humanistyczna. Zresztą mam tutaj encyklopedię PWN i ci zaraz wszystko udowodnię. Uwaga, sięgam. Plwam na ciebie i twą encyklopedię. Hatfu. Niestety muszę z przykrością oznajmić, że Tomasz Olejnik za wzięcie encyklopedii na konkurs zostaje zdyskwalifikowany. Serio? Takie zasady. Ten konkurs to większy teatr niż Bema Pamięci i żałobny raptur w wykonaniu Niemena. Sponsorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. A z nami są kolejni zawodnicy oraz kolejna konkurencja, czyli fizyka kwantowa. Darku, przyniosłeś głowę lwa i to świetnie się składa. Wytłumaczysz nam wszystkim koncepcję kota Schrödingera. To proste, kot Schrödingera jest w pudełku tak jak moje bycie nauczycielem fizyki i tak samo jednocześnie go nie ma, tak jak talentu i doktoratu honoris causa u Marcina Najmana. Ja powiem tak, jestem jak Albert Einstein, sceptycznie nastawiony do całej tej kwantowej teorii. Zresztą, proszę Państwa, Niels Bohr, który stworzył pierwszy kwantowy model atomu, był Duńczykiem, a jak dobrze wiemy, źle się dzieje w państwie duńskim. Ja chciałem zaprotestować, bo kolega używa pomocy oraz zmienia nam kategorię na dzieła Szekspira. A co do Danii, to uważam, że kopenhaska interpretacja mechaniki kwantowej jest tą najbardziej pozytywną. Nie deprecjonujmy jednak Wernera Heisenberga, dzięki asystenturze którego Bohr doszedł do swoich wniosków, a zasada nieoznaczoności do dzisiaj nie pozwala nam zmierzyć tego kota. Ej, możesz zmierzyć mojego kota! Mogę. Jebać Schrödingera i jego kota, Heisenberga, Plancka i wszystkich mężczyzn w tej nauce. Czas porozmawiać o kobietach naukowcach, chociażby takich jak Maria Goeppert-Mayer, dzięki której wiemy wszystko o strukturze powłokowej jądra atomowego. Jądra to ty miałaś w ryju, a Maria Avaria może czyścić buty Lizie Meitner i jej osiągnięciom. To jest prawdziwa matka sukcesu fizyki na świecie. Maria czyścić buty, co za tempak. Ty pewnie nawet nie wiesz, jak porusza się elektron. A właśnie, że wiem. Elektron. Elektron. Kochani, w tym segmencie również nikt nie wygrywa, bo 4 naszych uczestników nie odpowiedziało na pytania dobrze, a reszta to kobiety. Dlatego znowu zapraszam na przerwę. Sponsorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestnicy już są na swoich miejscach, a ostatnim tematem jest filozofia, więc zaczynajmy. Panie ministrze, widzę, że pan też bierze udział w tych zawodach, więc niech pan odpowie na pytanie, czy to dobrze, czy nie. Pozwolę sobie zacytować mojego ulubionego filozofa Barucha Spinozę. Nikt tak naprawdę nie jest zły lub dobry sam od siebie.
Filozofia to po prostu mój konik, więc mogę równie dobrze sprawdzić się w tych konkurach i udowodnić, że jestem najlepszym ministrem. Rozumiem i oczywiście popieram. Zatem pytanie otwarte dla wszystkich. Egzystencjalizm i jego wpływ na współczesny świat. Dawid Malczyński. Banalne pytanie, szczerze powiedziawszy, więc ujmę odpowiedź w nieco enigmatyczny sposób. Wkrótce nie będzie niczego. Bo tak orzeczę Zaratustra? Chyba twoja stara tłusta, albo ty tłusty, hatfu. Wracając do odpowiedzi. Gdyby pewien Austriak nie zaczytał się w woli mocy Friedricha niczego, to nie byłoby II wojny światowej. Co za brednie. Czy mógłbyś rozwinąć myśl? Filozofia per se to, szczerze mówiąc, straszne gówno. Trzeba ją umieć rozwinąć w publicystykę albo w powieść, tak jak to robił Fiodor Dostojewski albo Jean-Paul Sartre. I dzięki temu mamy takich autorów jak Wes Anderson czy Noach Baumbach. Kolego, błagam, nie pogrążaj się. Już chyba o czym świadczy to, że Wes Anderson w 90 roku zrobił magisterkę z filozofii. I właśnie świadczy to o jego uwielbieniu dla chociażby takiego Heideggera. I to właśnie dzięki egzystencjalizmowi mamy doskonałe dzieło Wyspę Psów. Wrzucanie Heideggera, Nietzschego i Dostojewskiego do jednego wora jest straszną potwarzą dla egzystencjalizmu, bo w końcu nihilizm epistemologiczny mówi nam, że nie ma absolutnej prawdy i nigdy tak właściwie niczego nie poznamy. Panowie, nie mogę się z wami zgodzić w żadnym wypadku, bo wziąłem właśnie 13 listków dietyloamidu kwasu lizergowego i gwarantuję, że zarówno Nietzsche, jak i Heidegger czy Sartre mają rację i są w błędzie jednocześnie. Teraz to wszystko widzę dokładnie, bo po prostu w życiu wystarczy tak sięgnąć ręką i zaczerpnąć wiedzy starożytnej prosto ze źródła. Chciałem ogłosić, że do finału na najlepszego nauczyciela przechodzą Dawid Malczyński i minister Wojciech Gola. Zapraszam. Dobrze, panowie, zasady są proste. Kto pierwszy się uśmiechnie, oznacza, że jest mniejszym nihilistą egzystencjalnym. Uwaga, uwaga, co za emocje. I tak, Dawid Malczyński wygrywa, zostaje nowym ministrem edukacji. Gratulujemy. Jebać nihilizm.